Witam. Dzisiejszym bohaterem odcinka i jednocześnie obiadu na dzień dzisiejszy będzie widoczna tutaj wątróbka. Ona już była namoczona po prostu w zimnej wodzie, dwa razy przepłukana i jest pokrojona w kostkę, bo kto lubi wątróbkę, to wie, że ona bardzo jest krwista i trzeba ją płukać po prostu z tej krwi, żeby ona była czyściutka. Pokroiłam sobie mniej więcej w takie kawałeczki. Będę ją dusiła. Pierwszy raz będę robiła w szybkowarze wątróbkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie z cebulką, bo wątróbka ogólnie potrzebuje długiego czasu obróbki, bo gotuje się bardzo długo, tak normalnie dusi się. Więc tak, tu macie wątróbkę widoczną. Tutaj mam już pokrojone, nawet naszykowałam sobie 4 sztuki, ale pokroiłam w sumie 3. Zobaczymy. Takiej mniej więcej wielkości cebulkę na pół i w pół talarki. Będziemy zaraz nakładać na przemian cebulkę razem z wątróbką do szybkowaru. Czekajcie, zabiorę. Tutaj mam podlane w szybkowarze litr normalnej zimnej wody, żeby po prostu się ta wątróbka też nie przypaliła. I po prostu będę obrzucała część tej wątróbki tutaj. Bardzo ważną rzeczą a propos gotowania wątróbki, żeby ją po prostu dosalać, solić po prostu w późniejszym terminie. Nie solimy wątróbki do po prostu do tutaj obróbki, bo by była twarda, ciężka by była sprawa z ugotowaniem tej po prostu wątróbki. Cebulka, tutaj część wody wiadomo wyparuje. Czekajcie, wezmę sobie kieszenecznik, bo mi się ręce pobrudziły. Wytrę. Tylko będę dawać tutaj przyprawy. Damy kilka na każdą warstwę. Listki laurowe. Troszeczkę dam majeranku, bo z tej wody to się taki fajny sosik wytworzy. Kilka ziaren ziela angielskiego i potem jeszcze na tą wierzchnią warstwę tak samo. Troszkę przyprawy curry, ale nie jest to konieczne, tak dla zapachu i będzie szła również, ja sobie tak na wyczucie myślę, że tak z łyżeczkę tutaj, czyli będzie łyżka na całość i przyprawa do mięsa też w tej chwili z łyżeczkę i jeszcze potem będzie z łyżeczkę. I teraz o, wezmę, wrzucę resztę tej wątróbki. Ja ją specjalnie wzięłam, żeby ona mi tutaj ściekła. Czekajcie, może jakąś łyżkę. I pozostałą dam cebulkę. Jak ktoś lubi cebulki dużo, to może też dawać cebulki. Ja dopiero będę nasalać i przykładowo dodawać pieprzu czy jakieś inne przyprawy typu kucharek, jak ta wątróbka już się tutaj udusi, paruje, można tak powiedzieć, bardziej szybko warzę. Nie wolno solić, bo proces gotowania po prostu źle przebiega, czyli nie solimy wątróbki, dopiero dosalamy na po prostu na końcu. Tutaj wielkie widzicie, jakiejś filozofii za wiele nie ma, wszystko praktycznie do jednego garnka. Czego jeszcze tutaj nie dałam, majeranku. O. I będzie się to wszystko razem prażyło od momentu uszczelnienia się, czyli jak zacznie mi syczeć szybkowar. Czekajcie, może sobie organy, bo mi tu przeszkadza. Robił się troszkę bałagan w koło. Przestawię na tryb
Już biorę pokrywkę na tryb nie warzywa, tylko mięso. O, dobrze widać, dobrze widać. Tutaj zaraz w sumie zamknę. To tu będę dodać. O. Dopasować. I w tym momencie ustawiam na mięsko od razu do gotowania. Potem po tym czasie otwieram, ja już mówiłam jak gotować, ale kto nie widział, otwieram aż na tutaj widoczny dymek. Tutaj on ma się znaleźć, ten dymek, o może pokażę, tak? On ma tutaj być z tą kreską i ta wszystka para wychodzi. Trzeba odczekać, aż wyjdzie całkowicie. I wtedy jak mamy tutaj w tę stronę, nam w tą stronę po prostu jest, można powiedzieć, zawód bezpieczeństwa i on się wtedy nie da otworzyć, bo jest jeszcze nierozszczelniony garnek, dopiero wtedy otwieramy i będziemy doprawiać. Ja nastawiam sobie już do gotowania, ziemniaki już są przygotowane. Ogarnę ten bałagan, który tutaj powstał w koło i widzimy się, jak wątróbka już się ugotuje. Pół godziny, jak mówiłam, od momentu uszczelnienia się szybko waru. W sumie Wam pokażę może jeszcze w czasie gotowania, jak to będzie wyglądać i jak będę rozszczelniać. Także nie będę tutaj na razie nic więcej dodawać, pomału wytłumaczę co i jak. Więc tak, pół godziny już się gotowało ta wątróbka, miejmy nadzieję, że będzie odpowiednio miękka. I teraz, moi drodzy, czekajcie, może najpierw nawiew włączę, będę rozszczelniać. O, widać tą parę idzie jeszcze nie do końca. O. Tak to wygląda. Tam widać ziemniaki. Teraz nie wolno tutaj się pchać, żeby się tą parą nie poparzyć. Jak się tutaj rozszczelni, to ja wezmę na stół i będziemy patrzeć, czy mięsko. Już sobie szybkowar postawiłam na stole. Mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieć, jakoś was tak ustawię i będziemy otwierać. Chwila prawdy, czy ta wątroba jest miękka, czy nie. Dobra, widać. Stawiamy na bok to i próbujemy. Zaraz będę doprawiać. O, widzę, już się rozpada pod widelcem. Przepraszam, że z pełną budzią gorące. Zobaczcie, ten płyn. On nam tu stworzy sosik. Ja to będę za chwilę doprawiać. Przyszykuję, co trzeba. Solić, dawać kucharka. Chwila, moment. Ja już, kochani, nastawiłam ziemniaki do gotowania. I teraz przejdziemy za chwilę do solenia, doprawiania tej wątróbki. Dam na razie dwie szczypty. Pomieszam. Żeby troszkę zagęścić ten sos. Łyżkę kucharka, też żeby ze słonością nie przesadzić, moi drodzy. Teraz spróbuję. I to wszystko potem wezmę sobie łyżkę tym razem, żeby spróbować tego sosu. Fajny smak. I teraz za chwilę przejdziemy do zrobienia śmietany z bąką do zagęszczenia tego sosu. Czekajcie, was przestawię. I tu sobie w tym właśnie od dzbaneczku przygotuję
śmietanę, myślę, że tak opcjonalnie, pół śmietany, raz, dwa, takie trzy dobre łyżki dam tutaj, dam troszkę z łyżka pewnie mąki do tego. O. Wymieszam tą mąkę i zaraz zahartujemy tym płynem z tego, z wątróbki, śmietanę z mąką, żeby nam się tutaj nic nie zważyło. Czekajcie, czekajcie. O. Mam tutaj garnek obok, zaraz wezmę, nabiorę na łyżkę płynu i zahartuję tą śmietanę. Coś jak w przypadku zupy. Będzie mało, to jeszcze dodam. Troszeczkę, myślę, że jeszcze może jedną łyżkę dam ten mąki. To doleję jeszcze płynu. Tutaj jest dosyć sporo płynu, żeby to dosyć było fajne, gęste. O. Taka metoda. Mąka się, widzicie, fajnie tutaj rozmieszała. Może jeszcze troszkę dodam tej mąki. Dwie łyżki wystarczająco będzie na tą ilość, już więcej dawać nie będę. Trzeba będzie jeszcze pewnie doprawić pieprzem, żeby takie troszkę ostrości złapało. Ale zaraz wszystko się okaże. O. Czekajcie, już wać z powrotem. Tutaj podsuwam, przystawiam, widzicie dobrze. Trochę już, powiem wam, ciemno jest. No niestety. Tak to bywa. Będę mieszać i wlewać. O. Się fajny robi taki sosowata konsystencja. Wypłuczę. To jak się zaraz podgotuję, już będę gotować bez tego, bez przykrycia, to tutaj nabierze odpowiedniej gęstości. Czekajcie, sobie łyżkę popłuczę, będę próbować, może jeszcze tutaj pieprzu damy. Zaraz zobaczymy. Fajny, powiem wam, smak. Dam pieprzu jeszcze troszkę. Ale najważniejsze, że wątróbka fajnie się ugotowała, szybciutko. Mięciutka jest przede wszystkim. O. Ja zaraz nastawiam sobie już na drugim tam palniku. Ziemniaki się gotują. To się wszystko razem pogotuje z 5 minut. Z momentu zagotowania też również zgęstnie ten sosik z tą mąką. I będzie już gotowe. Pokażę wam potem, jak już ten sos będzie po prostu gotowy. I finalnie z ziemniakami, jak to będzie wyglądać. I tak, moi drodzy, sos prezentuje się finalnie w ten sposób. Może słabo widać, domownicy sobie już nałożyli. Ja sobie też za chwilę nałożę i zaraz zobaczycie, jak to finalnie na talerzu wygląda. I już mamy, jak widzicie, nałożone na talerzyku. Prezentuje się tak. Ja akurat preferuję z sałatką lub ogórkiem.
niektórzy nie preferują i sobie jeszcze troszkę po prostu pieprzem po wierzchu prawdziwym doprawię. I tutaj pieprz. I powiem Wam, elegancko wyszła, miękkość idealna, w pół godziny normalnie wątróbka, jak u mnie gotowała się 2,5 godziny i jeszcze nie powiedziałam, była to, jest to wątróbka wieprzowa, może drobiowa wątróbka potrzebuje mniej obróbki, ale szybkowar w przypadku wątróbki szybkowaru dobrze się sprawdził, mięciutka w pół godziny, potem tylko doprawić ziemniaczki i obiadek jest gotowy, u nas się troszkę później, bo byliśmy poza domem, ale to nie szkodzi, tylko jakość światła dla Was do nagrania troszkę słabsza, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Żegnam się, pa!